Witamy jak co tydzień w magazynie First Weekend, witamy po szóstym tygodniu rozgrywek. Jesteśmy na stadionie KS Nadwiślan. Witamy w studiu Michała Kielawę, gracza Husarii. Cześć, witam. Cześć Michał, witam. Z Michałem dokonamy analizy jego meczu, jego drużyny oraz meczu w lidze C4, ale najpierw zobaczmy co w programie. Michał, przed tym jak porozmawiamy o waszym ostatnim meczu, chciałbym zapytać się o wasze przedsezonowe transfery, bo tak, odszedł Barański, odszedł Niemczyk, odszedł Stupka, wydawać by się mogło, że to taki kręgosłup, idąc obrona, pomoc, atak. Jak udało wam się załatać te straty? No, na zasadzie wolnego transferu udało nam się kilku znajomych jeszcze dokoptować do naszego składu. Ci zawodnicy mają inne walory niż poprzedni. Brakuje nam takiego zawodnika z przodu, który potrafiłby się zastawić, zagrać tyłem piłkę do bramki. To zazwyczaj są tacy skrzydłowi, których teraz pozyskaliśmy. I jest mały problem z przodu. Nie ma takiego gracza, tak jak Wiktor, który potrafił to bardzo dobrze się zastawić z tyłu. Teraz Marek jeszcze odszedł niestety i Marek Wadas. Ale z obawami przystępowaliście do tego sonu, czy myśleliście, że jednak jakoś to będzie? Z obawami, bo nie wiedzieliśmy, jak nowi zawodnicy sprawdzą u nas. Był problem z bramkarzem, bo nigdy przed meczem nie mieliśmy go pewnego. No tak, to jest zawsze problem w szóstkach, że ta pozycja bramkarza to jest kluczowa jednak w zespole. Tak, no, bez bramkarza to nie ma co, na co liczyć. No i na początku się przekonywaliśmy o tym. Wasz ostatni mecz, no szczęśliwie zremisowany. Sądząc po twojej radości po ostatnim gwizdku, no to dla was ten punkt, no to cieszycie się z niego, prawda? A jakie były założenia przed meczem? No przed meczem założenia były dosyć proste, tak jak przed każdym, żeby zagrać po prostu lepszy mecz od poprzednich. No i się na szczęście udało, no bo to był według mnie lepszy mecz od tego z Melanżem, którym nawet wygraliśmy. A jakie były założenia do tego meczu? Właśnie, żeby rzucić się na rywala, czy jednak żeby poczekać z tyłu i zagrać z kontry? Na początku, żeby rzucić się tak z 5 minut pressingu, ale widać, że się nie udało, bo dostaliśmy bramkę na początku zaraz. No i później to się trochę rozsypało, no ale na szczęście udało nam się szczęść te dwie bramki, no i później... Pod koniec to już trzeba było rzucić wszystko na tak, jedną szalę. No później w drugiej połowie, no to jak już przegrywaliśmy te 3-2, no to już musieliśmy zagrać odważnie, musieliśmy już nawet bez obrony, tylko żeby wszyscy atakowali. No i na szczęście kilka rzutów rożnych i szczęście nam dopisało i Tomek strzelił bramkę. Wiemy jak zagrała Husaria, zobaczmy w takim razie jak zagrały inne drużyny futbolowe lidze szóstek. W szóstym tygodniu rozgrywek czwarte zwycięstwo w sezonie jesień 2013 odniosła ZO Żyrafa. Rywalem Żyrafy była Dębica, która jednak nie była w stanie nawiązać wyrównanej walki i po tym jak pokonała Cieszak tym razem musiała uznać wyższość rywali. Żyrafa wygrała 6-2 i przez kilkadziesiąt godzin mogła się cieszyć z pozycji lidera tabeli Ligi A. Tą pozycję Żyrafa straciła we wtorek. Dzida Wprzód rywalizowała bowiem z Nowi i wygrała swój mecz, tym samym odnosząc czwarte zwycięstwo w sezonie. Nowi przybyło na ten mecz w sześcioosobowym składzie i nie było w stanie nawiązać walki. Już w pierwszej połowie Dzida rozstrzygnęła sprawę zwycięstwa, w drugiej połowie nie była tak skuteczna, ale też być nie musiała, bo Nowi ani razu nie pokonało bramkarza Chochołka. Dzida wygrała więc ostatecznie 6-0. Bardzo ciekawe starcie oglądaliśmy we wtorek o godzinie 21:45. Formów Promet rywalizował z Technowerkiem. Formów dobrze rozpoczął spotkanie, ale potem 2-1 prowadziła drużyna Technowerku. Ona też na początku drugiej połowy wypracowała sobie dwubramkową przewagę. Ostatnie 10 minut to jednak 4 bramki z rzędu Piometu, który ostatecznie wygrał 6-4, a Technowerkowi nie pomogła nawet świetna gra Michała Karwana, autora wszystkich 4 goli. W środę odbyło się tylko jedno z dwóch zaplanowanych spotkań. DTW Galacticos oddało szlagierowy mecz z Edukacją Walkowerem, więc zobaczyliśmy tylko CA Sharks i Teglas. Spotkanie bardzo ciekawe, mogło się podobać. Do końca losy zwycięstwa nie były przesądzone. Teglas wypracował sobie w pierwszej fazie meczu przewagę, natomiast CA Sharks cały czas goniło wynik. W końcówce było już nawet bliskie doprowadzenie do remisu, zmniejszyło ostatnio do jednego gola. Ale ostatecznie piąty gol dla Lekinów nie padł.
Telgas wygrał 5-4 i utrzymał pozycję lidera tabeli. Ma na koncie 5 zwycięstw i 15 punktów przy tylko jednej porażce. Pierwszy punkt w sezonie w czwartek zdobyła drużyna Niemaliby. W meczu z Elektriksem zawodnicy w zielonych strojach wreszcie nawiązali do bardzo dobrych występów z poprzednich sezonów i przycisnęli mocno mistrza ligi B2 z poprzedniego sezonu. Niemaliby miało sporo okazji, miał też Elektriks, obu drużynom jednak brakowało skuteczności. W efekcie w pierwszej połowie obie zdobyły po jednej bramce, w drugiej także padły tylko dwa gole i ostateczny mecz zakończył się remisem 2-2. W piątek Niemaliby już nie miało tyle powodów do radości, rywalem był Rafis. Rafis, który już w pierwszej połowie wypracował sobie 4-bramkową przewagę, jest zbyt doświadczoną drużyną, aby taką przewagę w drugiej połowie roztrwonić. Mecz więc toczył się spokojnie i od początku do końca Rafis kontrolował jego przebieg. Ostatecznie wygrał 9-2 i ma 10 punktów na koncie i tylko 2 oczka straty do strefy medalowej. Oto komplet wyników. A w szóstym tygodniu rozgrywek kolejne zwycięstwo Teglasu, Dzidy, także wysoka forma Żyrafa. W tabeli na czele Teglas 15 punktów, za tą drużyną aż 4 zespoły z 12 punktami. Warto zwrócić uwagę, że ósmy Rafis ma tylko 2 punkty straty do drugiego miejsca. Przed nami szóstego tygodnia, a największe wyróżnienie zasłużył gracz Teglasu Sławomir Sroka. Bardzo ciekawy przebieg miał pierwsze spotkanie w lidze B1 w szóstym tygodniu rozgrywek. A oto znakomicie rozpoczął spotkanie z Brygadą Kryzys i w pewnym momencie pierwszej połowy prowadził już 4-0. Jak się okazało, to prowadzenie nie wystarczyło do zdobycia choćby punktu. Brygada przed przerwą zdobyła co prawda tylko jednego gola, ale w drugiej połowie przeprowadziła ofensywę, która zakończyła się 7 trafieniami. Ostatecznie Brygada wygrała 8-4. Jest to dla tego zespołu drugie zwycięstwo w sezonie. Zwycięstwo, które jednak nie pozwoliło wydostać się ze strefy spadkowej. We wtorek swój mecz rozgrywali Finezyjni, ich rywalem była drużyna Rocket Fuel. Faworytem oczywiście byli zawodnicy w niebieskich strojach i potwierdzili to na boisku. Pewne zwycięstwo 7-2 sprawia, że zespół Finezyjnych ciągle utrzymuje się w czołówce ligi, a Rocket Fuel tym razem coraz niżej w tabeli spada i zajmuje aktualnie 10 miejsce, co może zwiastować problemy w końcowej fazie sezonu. Ciekawe spotkanie rozegrały też drużyny GSSC Electrolux oraz Oni. Znowu tradycyjnie już w meczu Electroluxa padło sporo bramek. Tym razem na szczęście dla tej drużyny większość z nich strzelali gracze w pasiastych strojach. Na uwagę zasługuje bardzo dobra dyspozycja dwóch zawodników, Piotra Iwachowa z Electroluxa oraz debiutującego w lesie Sebastiana Dudki. Pierwszy z nich strzelił 6 goli, drugi zanotował 5 trafień. Ostatecznie Electrolux wygrał 9-6. Jeden z kandydatów do końcowego zwycięstwa w lidze B1 Denico Design Mass Attack w tym tygodniu rywalizował z Desperados. Mecz układał się po myśli Mass Attack niemalże od samego początku. Dopiero w końcowej fazie spotkania przebudzili się Desperados i także oni zaczęli trafiać do siatki. Ostatecznie z tej strzelaniny w końcówce zwycięsko wyszedł Mass Attack, który pokonał Desperados 8-6. Mass Attack zajmuje w tym momencie 6 miejsce w tabeli, a odniósł właśnie 4 zwycięstwo w sezonie. Nadspodziewanie łatwo z Piratami z Karaibów poradziła sobie Wittoria Kraków. Do tej pory drużyny te mierzyły się już kilka razy i z reguły zawsze górą byli Piraci, z wyjątkiem jednego remisowego meczu. Tym razem jednak Wittoria pokonała Piratów 7-2, pokazując, że zamierza liczyć się w walce o powrót do Ligi A. Piraci ciągle w tej walce się liczą, ale ta porażka może bardzo mocno pokrzyżować im plany. Wittoria wygrała, więc dopisała sobie kolejne 3 punkty, ma ich na koncie już 15 i zajmuje w tabeli drugie miejsce. W piątek do wysokiej dyspozycji wrócił Darmat. Rywalem było Exalo Centrum Kraków, które do tego spotkania przystępowała z kompletem 3 zwycięstw. Tym razem jednak, mimo tego, że Exalo dobrze rozpoczęło spotkanie i prowadziło 1-0, na boisku dominowali rywale. Darmat wygrał pewnie 10-3 i tym samym potwierdził, że wraz z powrotem z starej gwardii, m.in. Macieja Krausa, wraca także wysoka forma. Darmat zajmuje miejsce w środku stawki, ale wydaje się, że zaczął właśnie marsz w górę tabeli.
ostatnim pojedynku rywalizowały drużyny Bujakowianki i Kanonierów. Na zwycięskim torze dalej utrzymuje się Bujakowianka. Tym razem pokonała Kanonierów 4-2 po bardzo wyrównanym i zaciętym meczu. Kanonierzy mogą mieć pretensje do siebie o nieskuteczność, bo kilka okazji zmarnowali i gdyby nie to, mogli pokusić się o zdobycz punktową. Tak się jednak nie stało i Kanonierzy mają już na końcu 3 porażki, bo Jakowianka odniosła 6 zwycięstwo w sezonie i utrzymuje pozycję lidera tabeli. Oto komplet wyników 6 tygodnia w Lidze B1. Zwycięstwo kolejne Bujakowianki i wrócił na zwycięską ścieżkę Darmat. W tabeli na czele Egalite Group Bujakowianka, 18 punktów, tuż za nią Vitoria z 15 punktami na koncie i potem 4 drużyny z 12 oczkami. W najlepszej sytuacji jest Masatak, które ma rozegranych tylko 5 spotkań. I 6 tygodnia przed nami. Nas wyróżnienie zasłużył gracz Electroluxa Piotr Iwachu, który zaliczył w meczu z Oni aż 6 trafień i tym samym pomógł drużynie w odniesieniu zwycięstwa. Tydzień w Lidze B2 rozpoczął się od prawdziwej goleady drużyny Bruty. Bruta wykorzystała słabszą formę Krakowi i zaaplikowała tej drużynie 17 goli. W tym spotkaniu obie drużyny miały problemy ze składem. Bruta przybyła w 6-osobnym składzie bez bramkarza, natomiast Krakowia, choć skład summa summarum miała liczniejszy, to od początek musiała grać w 5-osobowym zestawieniu. Bruta była w tym meczu zdecydowanie lepsza, do zwycięstwa poprowadził tą drużynę duet Piasecki-Będkowski. Pierwszy z nich strzelił 7 goli, drugi 6 i Bruta wygrała 17-4. Ciekawe starcie oglądaliśmy we wtorek o 19.55. Czyżyny rywalizowały z Płaszowem. Pierwsza połowa to dominacja Czyżyn, które raz po raz stwarzały sobie dobre okazje, ale wykorzystały tylko jedną z nich. W drugiej połowie Płaszów wyrównał. Była szansa więc na korzystny wynik, ale strzał z rzutu wolnego Augustyniaka ostatecznie przesądził o zwycięstwie Czyżyn, choć Płaszów nie może mieć większych pretensji do siebie, bo zagrał całkiem niezłe spotkanie. Ostatecznie uległ 1-2. Gladiatorzy utrzymują dobrą pasę w meczach z Sępami Kraków. W poprzednich 2 starcia kończyły się zwycięstwami tej drużyny, trzecie także zakończyło się zwycięstwem Gladiatorów. Gladiatorzy już do przerwy prowadzili 3-0 i było jasne, że Sępy będą miały bardzo trudno zwycięstwo. Ostatecznie druga połowa zakończyła się remisem 2-2, co oznaczało 3-bramkowe zwycięstwo Gladiatorów 5-2. Mecz mógł się podobać, mieliśmy w tym spotkaniu ładne bramki i ostatecznie 3 punkty wędrują do zawodników w czarnych strojach, którzy wygrali po raz drugi w sezonie i mają na koncie 7 punktów. Po raz drugi w sezonie wygrał także Xero.pl Lokomotiv. Tym razem rywalem drużyny z Chabówki byli Kuki z Kraków. Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando Lokomotivu, który wypracował sobie bezpieczną przewagę. W drugiej części gry Kukis wrócili do dobrej gry, byli w stanie zmniejszyć straty, ale ostatecznie nie byli w stanie doprowadzić do choćby remisu. Lokomotiv wygrał 7-5, pozostaje nadal w strefie spadkowej, ale to zwycięstwo może sprawić, że z optymizmem zawodnicy z Chabówki będą patrzeć w przyszłość. Kukis na razie z jednym zwycięstwem na koncie. W piątek rozegrano 3 spotkania, w pierwszym z nich nie było wielu emocji. Apla pewnie pokonała niezniszczalnych 10-2 i choć niezniszczalni starali się toczyć wyrównany bój, to jednak rywale byli zdecydowanie bardziej skuteczni. W końcówce meczu, gdy przewaga już była wyraźna, nawet bramkarz Dyśko wpisał się na listę strzelców, zamieniając rzut karny na gola. Apla więc pokonała niezniszczalnych, tym samym powróciła do dobrych humorów po tym, jak w 2 ostatnich meczach nie odniosła wygranej. Nadspodziewanie łatwo z rywalem rozprawiła się Aerodynamika Nocnika. Rywalem nocnikarzy był Ambergold. W poprzednim sezonie Amber stoczył wyrównany bój i przegrał 1 bramką. Tym razem jednak tylko w pierwszej połowie walka była dość wyrównana. Nocniki prowadziły 3-1, a w drugiej połowie już kompletnie zdominowały przebieg spotkania. Zaaplikowały rywalom 8 bramek, tracąc tylko 1 gola. Nocniki potwierdzają wysoką formę. To już 4 rzędu mecz, w którym aplikują rywalom przynajmniej 10 goli.
Ciekawie zapowiadało się starcie Asop z Jaru.pl z Krakenem. Kraken pokazał w poprzednich meczach, że jest w wysokiej formie, pokonując Ambergord i remisując z Czyżynami. Tym razem jednak musiał uznać wyższość rywali. Asop z Jaru.pl zaprezentował bardzo dobrą dyspozycję i prowadzi, co prawda stracił jako pierwszy bramkę, natomiast jeszcze przed przerwą bramkowa seria tej drużyny sprawiła, że przewaga była bezpieczna. W drugiej połowie mecz już był bardziej wyrównany, ale to było tylko działało na korzyść Asocjaru, który wygrał ostatecznie 8-3. Oto komplet wyników. Wysokie zwycięstwa Aerodynamiki Nośnika, API oraz Bruty. Kolejne zwycięstwo także Asocjaru.pl. W tabeli na czele Aerodynamika Nośnika. Przed Czyżynami te dwa zespoły zmierzą się w 7 tygodniu rozgrywek. Będzie to bardzo ciekawe starcie. Jedyne niepokonane zespoły w lidze B2 zagrają między sobą. I oto szóstka tygodnia. Na największe słowa uznania zasłużył Piasecki z Bruty, który w duecie z Będkowskim rozmontowywali raz po raz obronę Krakowi. Od bardzo ciekawego starcia rozpoczął się szósty tydzień rozgrywek w lidze C1. Rzymuła Siermięga wyszła na mecz z Pinkimem z mocnym postanowieniem zatrzymania jednego z głównych faworytów do końcowego zwycięstwa. Pierwsza połowa należała do zawodników w zielonych strojach, którzy prowadzili 1-0, a okazji na podwyższenie rezultatu mieli całkiem sporo. W drugiej części gry Pinkim wyrównał, ale Rzymuła jeszcze raz miała okazję, by wyjść na prowadzenie. Zmarnowała jednak rzut karny i od tego momentu zaczął się koncert Drink Teamu, który już nie pozwolił rywalom na zbyt wiele. Kilka goli z rzędu przesądziło sprawę zwycięstwa. Ostatecznie Drink Team pokonał Rzymułę Siermięgę 8-3. W dobrej formie wydaje się być Delta skład. Delta mierzyła się w tym tygodniu z drewnem szóstką Wejdera i pewnie pokonała ten zespół 5-2. Co prawda szóstka Wejdera odpowiedziała na pierwsze dwa trafienia rywali, ale potem trzy gole rzędu zdobyła Delta skład. Więc szóstka przegrała, więc 2-5 to druga porażka tego zespołu w rozgrywkach, natomiast to jest też drugie zwycięstwo Delty skład w sezonie jesień 2013. Obie drużyny mają więc po 6 punktów. Problemu ze zwycięstwem nie miała drużyna Delphi, która rywalizowała z Motulem. Motul przystępował do tego meczu po zwycięstwie nad FC Bonsai, natomiast klasa rywala jednak była w tym tygodniu zupełnie inna. Delphi obnażyło wszystkie braki Motula, pewnie pokonując tę drużynę 11-0. Już po kwadransie gry wypracowała sobie bezpieczną przewagę, no i potem kontrolowała przebieg spotkania. Ostatecznie skończyło się na zwycięstwem 11 bramkami 11-0. We wtorek spotkały się drużyny bez punktów FC Bonsai i Roch. Stawką więc było pierwsze zwycięstwo, pierwsze w sezonie punkty. Faworytem była drużyna Rocha, która dobrze też to spotkanie rozpoczęła. Odprowadzenie uzyskało Roch w 4 minucie, w 8 prowadził już 2-0, ale Bonsai nie składało broni jeszcze przed przerwą, doprowadziło do remisu. W drugiej połowie na 2 gole Rocha Bonsai już nie odpowiedziało i musiało uznać wyższość rywala. Przegrało więc po raz 6 w sezonie, tym razem w stosunku 2-4. Dla Rocha to pierwsze w sezonie zwycięstwo. Ciekawy pojedynek oglądaliśmy w środę między Omegą Projekt i RKK Agropark. W całym spotkaniu zobaczyliśmy 14 goli, w pierwszej połowie więcej powodu do radości miał Agropark, który prowadził już 5-2, ale w drugiej części gry proporcje się odwróciły i to Omega skutecznie goniła wynik, doprowadzając do remisu. Ostatecznie obie drużyny skończyły mecz dorobkiem 7 goli i podzieliły się punktami. Dla RKK to jest, dla obu drużyn to był 7 punkt w sezonie. Omega Projekt ma jednak jeden mecz mniej rozegrany od RKK. Ciekawy pojedynek rozegrano także w piątek. Drużyny, które do tej pory bardzo dobrze spisywały się w rozgrywkach jesiennych grany swojej dla Furia Rocha, mierzyły się i ze sobą, walcząc o pozycję na podium. Mecz dobrze ułożył się dla Gramy Swoje, które skorzystało z prezentu od bramkarza La Furii i prowadziło 1-0. Furia długo nie mogła znaleźć sposobu na bramkarza rywali, ale udało się to w 20 minucie i 5 minut później, tuż przed przerwą, Furia wyszła na prowadzenie i to był kluczowy moment meczu. W drugiej połowie
zawodnicy w czerwonych strojach nie musieli forsować gry tempa, mogli czekać na rywala i skutecznie go kontrować. Trzy kontrataki zakończyły się bramkami, Furia wygrała ostatecznie 5-1 i zaawansowała na trzecie miejsce w tabeli. Oto komplet wyników. Kolejne zwycięstwa Dream Teamu Delphi, wygrywa także La Furia Roja. W tabeli na czele Delphi, za nią Dream Team, na trzecim miejscu La Furia Roja, która w przyszłym tygodniu zagra właśnie z Delphi. No i La Furia Roja ma w tym momencie najmniej straconych goli w całym FLS-ie. Przed nami szóstka tygodnia. Na największe słowa uznania zasłużył Wojciech Soboń, debiutujący w tym tygodniu w barwach RKK Agropark, autor 5 goli w meczu z FC Omega Projekt. W pierwszym meczu tygodnia w Lidze C2 nie mieliśmy wielu emocji. Opadkowianka przybyła na mecz Brandy Com Team tylko w 6-osobowym składzie, ale za to wzmocniona Konradem Korzeniowskim. Korzeń zaaplikował Brandy aż 5 goli i nawet czerwona kartka, jaką otrzymał Aleksander Dyka, nie zmieniła przebiegu meczu. Opadkowianka mimo osłabienia liczebnego pokonała Brainy 12-1. Dzięki tej wygranej Opadkowianka awansowała na pozycję lidera tabeli Ligi C2, mając na koncie 15 punktów. Brainy ciągle czeka na pierwszy punkt w sezonie, co notowało w tym momencie 6. porażkę z rzędu. Drugie w sezonie zwycięstwo zanotowali Canarinhos. Tym razem rywalem była polska myśl szkoleniowa, a kluczem do zwycięstwa okazała się bardziej szczelna defensywa. W pierwszej połowie Canarinhos trafili raz, prowadzili do 40 minuty 1-0. Wtedy to polska myśl szkoleniowa wyrównała, ale na 2 minuty przed końcem Canarinhos zadali zwycięski cios i pokonali po meczu, w którym nie było dużo goli, polską myśl szkoleniową 2-1. W poniedziałek zmagania w lidze C2 rozpoczęły się o godzinie 19. W pierwszym meczu Bezdziwień Salvator grało z Budrolem. Budrol w tym meczu był stroną przeważającą. Zanotował pierwsze trafienie w 11 minucie, w 17 wyszedł na dwubramkowe prowadzenie, a w 19 podwyższył na 3-0. Bezdziwień starało się gonić wynik, złapało nawet na początku drugiej połowy kontakt z rywalem, ale kolejne dwie bramki padły łupem Budrolu, który wygrał 5-2 i to jest czwarte w sezonie zwycięstwo. Budrol utrzymuje trzecią pozycję w tabeli. Zwycięstwo zanotowała w poniedziałek także drużyna Broda Collective. Rywalem Brody był UBS. Spotkanie od początku do końca przebiegało po myśli zawodników w pomarańczowych strojach, którzy jednak mieli sporo problemów ze skutecznością. Co prawda w 7 minucie objęli prowadzenie, ale na następnego gola musieli czekać aż do 41 minuty. Wtedy to wynik został podwyższony, no i jeszcze zdążyli zawodnicy Broda Collective w końcówce spotkania dołożyć 2 trafienia, wygrali ostatecznie 4-0, ale z skutecznością zbyt wielką nie zaimponowali. To było zwycięstwo numer 2 w sezonie jesień 2013 dla UBS-u, 5. porażka z rzędu. Bardzo ciekawe spotkanie oglądaliśmy we wtorek. Izis pozbawiony swojego kapitana Miłka, którego z występów w FLS-ie wyklucza na razie kontuzja, rywalizował z Sęk Teamem. W pierwszej fazie spotkania więcej powodów do radości miał Izis. Prowadził on 2-0, ale Sęk Team doprowadził jeszcze na początku drugiej połowy do remisu. Z tego remisu nie cieszył się długo. Izis pokonał raz jeszcze bramkarza rywali, prowadził 3-2 i skoncentrował się na obronie tego wyniku. Mimo kilku okazji, wielu starań, Sęk Team do remisu nie doprowadził i przegrał 2-3. Izis więc kontynuuje serię zwycięstw, ma na koncie komplet 12 punktów. W środę Avist grał ze Skawmarem. Dla Avistu miał to być poważny test, który da odpowiedź, czy jest w stanie ten zespół rywalizować o najwyższe cele. Co prawda przed tym spotkaniem Avist był liderem tabeli, ale faworytem jednak była drużyna ze Skawiny. Potwierdziłam to dosyć szybko, bo już w pierwszej połowie wypracowała sobie 5-bramkową przewagę. Prowadzenie do przerwy 5-0 sprawiło, że w drugiej części gry mecz już nie toczył się o zdobycz punktową, a jedynie o to, czy Avist zdobędzie honorowego gola. Tak się stało, ostatecznie Skawmar wygrał 6-1, zanotował 4. w sezonie zwycięstwo i ciągle liczy się w walce o najwyższe cele.
drugie w sezonie zwycięstwo zanotowali w środę AS Romy. Nie byli oni faworytami w starciu z Wiktorią, ale dzięki świetnej postawie Jacka Bika pokonali swojego środowego rywala, tym razem grającego w czarnych koszulkach 5-2. Jako pierwsi do bramki trafili gracze Wiktorii, to oni prowadzili do przerwy 1-0, ale w drugiej części gry losy meczu zupełnie się odwróciły i w ostatnich 10 minutach AS Romy trzykrotnie trafiło do bramki rywala i ostatecznie wygrało 5-2. W czwartek po raz drugi w tym tygodniu mogliśmy obserwować w akcji zespoły Bezdziwień i Brota Collective. Tym razem Bezdziwień przystąpiło z bramkarzem Jurgen Lohmannem w bramce. Przez pierwszą połowę to właśnie ten zawodnik utrzymywał graczy z Salvatora w grze, ale nie był mimo to w stanie uchronić zespół od porażki. Brota Collective po raz drugi w tym tygodniu zdobyła 4 bramki. Oprowadzenie zespół ten objął tuż przed przerwą. W drugiej połowie co prawda Bezdziwień na chwilę doprowadziło do remisu, ale jednak 3 kolejne gole zawodników pomarańczowych załatwiły sprawę zwycięstwa. Brata Collective wygrało po raz trzeci i przesunęło się do górnej części tabeli. Zespół ten ma na koncie 10 punktów. Oto komplet wyników ligi C2. Na uwagę zasługuje wysokie zwycięstwo Opadkowianki, a także zwycięstwo Skaw Maru nad Awistem. W tabeli na czele Opadkowianka, zmiana lidera, na drugie miejsce spada Awist, natomiast Budrol, Isis i Skawar nie zmieniają swoich pozycji. Na ostatnim miejscu UBS, Brain i Comteam, te zespoły jeszcze w tym sezonie nie wygrały. I przed nami szóstka tygodnia. Graczem szóstego tygodnia rozgrywek zostaje Konrad Korzeniowski, udany debiut w starciu z Brainly Comteam. W pierwszym meczu szóstego tygodnia rozgrywek lidze C3 mierzyły się drużyny FC Butchers i Bażantów. Mimo że to zawodnicy w czerwonych strojach przez większą część spotkania byli stroną dyktującą warunki gry i mieli przewagę, to po pierwszej połowie 3-2 prowadzili filmowcy. W drugiej części gdy Bażanty jednak udowodniły swoją wyższość, zaaplikowały rywalom 5 goli z rzędu i ostatecznie pokonały swoich rywali 7-3. Potwierdzając niejako wysoką formę w pierwszej fazie sezonu, to dla Bażantów czwarte zwycięstwo w czwartym meczu. Pierwsze w sezonie zwycięstwo w niedzielę odniosła drużyna Cinema City. Rywalem była ekipa Spartana, która w początek sezonu mogła zaliczyć do udanych, miała bowiem na koncie 10 punktów. Z kolei Cinema City przystępowała do tego meczu z jednym oczkiem w dorobku. Tym razem jednak Cinema City mogło cieszyć się z pełnej puli. Pierwsza bramka padła dla tej drużyny w 14 minucie. Zespół ten skutecznie się bronił i co ważne szybko odpowiedział na gola wyrównującego. W 40 minucie, jak się okazało, padł zwycięski gol dla Cinema City. Mimo starań Spartan do remisu już nie doprowadził i przegrał 1-2. Kolejny dobry występ zanotował lider tabeli Inter Kraków. Po tym jak w poprzednim tygodniu zanotował wpadki i zremisował z B3K, tym razem pewnie pokonał Jolly Roger aż 6-1. Jolly Roger to drużyna solidna, natomiast w tym meczu nie miała wiele do powiedzenia. Co prawda w pierwszej połowie jeszcze utrzymywał się remis od 17 minuty, natomiast w drugiej części gry Inter szybko rozpoczął strzelanie, w 28 wyszedł na prowadzenie 2-1 i potem dołożył jeszcze 4 gole, ostatecznie wygrywając 6-1. Niespodziewane zwycięstwo odniosła drużyna FC po 40, która sprawiła największą niespodziankę szóstego tygodnia rozgrywek. Zespół ten rywalizował z Limpaszyn i w pierwszej połowie objął prowadzenie 1-0. Potem Limpaszyn zrównało i mogło się wydawać, że to jest początek końca zawodników po 40 w tym meczu. Nic jednak bardziej mylnego. W drugiej połowie zespół ten zdobył 3 gole, nie dał sobie wbić ani jednego i ostatecznie wygrał 4-1, a na uwagę zasługuje szalona radość po ostatnim gwizdku sędziego zawodników FC po 40. To na pewno bardzo sympatyczny obrazek. Pierwsze w sezonie zwycięstwo obok Cinema City i FC po 40 zanotowała także drużyna z Kraków. Tym razem rywalem tego zespołu było B3K, które po remisowym starciu z Interem można było nazywać faworytem tego pojedynku.
Jak się jednak okazało, SI Kraków miało więcej atutów po swojej stronie. Przede wszystkim miało w składzie Grzegorza Jelenia, który zanotował w tym meczu 3 trafienia, także wypracował 2 bramki kolegom. Ostatecznie SI Kraków wygrało 6-3 i choć zajmuje miejsce w strefie spadkowej, to ten wynik może być dobrym prognostykiem przed kolejnymi meczami. W piątek rozegrano 2 spotkania, w pierwszym z nich Duma Katalonii mierzyła się z Vertical Studio. O ile w pierwszej połowie Vertical Studio mogło mieć jeszcze nadzieję na korzystny wynik, bo po 25 minutach przegrywało tylko 3-5, tak w drugiej części gry Duma Katalonii rozwiała wszelkie wątpliwości. Zespół ten zdobył 5 goli z rzędu i w pewnym momencie prowadził już 10-3, a na uwagę zasługuje znakomita postawa debiutanta Kamila Klęka. Zdobył on w tym spotkaniu 5 goli i zanotował 3 asysty. Ostatecznie Duma Katalonii pokonała Vertical Studio 10-6 i utrzymuje się na miejscu medalowym z dorobkiem 15 punktów. W ostatnim pojedynku tygodnia Fronton mierzył się z Gozenitem. Gozenit w ostatnich pojedynkach notował bardzo wysokie zwycięstwa, nie inaczej było tym razem. Ponownie nie stracił gola, ponownie zanotował 2-cyfrową liczbę goli. Wygrał tym razem 10-0, choć pierwsze 20 minut nie zapowiadało aż tak wysokiego zwycięstwa. Do przerwy Gozyń prowadził tylko 3-0, w drugiej części jednak się rozstrzelał i zakończył mecz dorobkiem 10 goli. To 5 zwycięstwo w sezonie Gozynitu, który zajmuje 2 miejsce w tabeli. Oto kompletny wyników. Na uwagę zasługują 5 zwycięstwa zespołów Interu, Gozynitu i Dumy Katalonii. Te zespoły na czele tabeli, natomiast z kompletem punktów pozostają tylko Bażanty, które zajmują 4 miejsce. Oto 6 tygodnia. Na największe wyróżnienie zasłużył w tym tygodniu Kamil Klęk z Dumy Katalonii. Bardzo udany debiut tego zawodnika w FLS-ie. Po niezbyt udanym początku sezonu na właściwe tory powraca drużyna restauracji Nagino. Po tym jak w poprzednim tygodniu zespół ten zanotował zwycięstwo pokonując Diabły Tasmańskie, tym razem pograł FC Scorpions. Mecz ten wygrany został przez Magidon w stosunku 6-4 dla Scorpionsów. To kolejna porażka, druga porażka z rzędu po tym jak zespół przegrał z KPPN-em w piątek. W poniedziałek musiał uznać wyższość restauracji Magillo. Magillo prowadziło od 4 minuty spotkania, w pewnym momencie prowadziło już 5-1. W drugiej części meczu Scorpions starali się gonić wynik, ale zmarnowali m.in. rzut karny i to też na pewno ten pościg utrudniło Magillo, więc wygrało po raz drugi w sezonie. Ciekawy pojedynek rozegrały drużyny KPPN-u i FC Paragonu. Zespoły te przed spotkaniem miały po 12 punktów na koncie. Dla KPPN-u miał to być test, czy zespół jest już w stanie walczyć o najwyższe cele, o medale w Lidze C4. Okazało się, że tak, bo Paragon remis uratował dopiero w ostatniej minucie meczu. Spotkanie mogło się jednak podobać. Najpierw prowadził KPPN 2-0. Gonił zawodnicy w czerwonych strojach ten wynik, strzelając najpierw w 35 minucie i ostatnią bramkę w 50. Remis, więc 2-2. I obie drużyny dopisują sobie 13 oczko w sezonie. Ciekawe spotkanie, także remisowe, oglądaliśmy pomiędzy Los Piwones i Husarią Kraków. Los Piwones w tym spotkaniu pobieli prowadzenie w 3 minucie gry. Potem jednak Husaria wyszła na prowadzenie 2-1 i takim wynikiem zakończyła się pierwsza część gry. W drugiej połowie ponownie Los Piwones mieli więcej powodów do radości. Na początku tej części spotkania doprowadzili do remisu 2-2, a na 12 minut przed końcem prowadzili 3-2. Ostatnia minuta to jednak gol dla Husarii, końcowy gwizdek, remis 3-3, który raczej nie cieszy żadnej ze stron, bo Los Piwones stracili w ostatniej chwili zwycięstwo, a Husaria mimo tego gola w końcówce spadła do strefy spadkowej i ma na koncie tylko 4 punkty w 6 spotkaniach. Bardzo wysokie zwycięstwo zanotował Etonu United. Zespół ten był co prawda faworytem w starciu z Diabłami Tasmańskimi, ale Diabły swoich meczów aż tak wysoko ostatnimi czasy nie przegrywały.
Co prawda na początku sezonu zanotowały dwie wysokie porażki, ale ostatnio uległy Magillo tylko jedną bramką. Tym razem jednak Etanol udowodnił zdecydowanie swoją wyższość i zaaplikował rywalom aż 13 goli. Wygrał więc 13-0, tym samym odniósł drugie w sezonie zwycięstwo i wydostał się ze strefy spadkowej. Diabły tasmańskie pozostają z jednym oczkiem na koncie i spadły na ostatnie miejsce w tabeli. Piąte w sezonie zwycięstwo zanotowała Salwa. Dzięki tej wygranej drużyna przesunęła się na pozycję lidera, a pokonała ona w tym tygodniu Meteor Kraków. Mecz przebiegał od początku do końca według założonego scenariusza. Salwa była w tym spotkaniu zdecydowanie lepsza. Prowadzenie objęła już w trzeciej minucie, i choć zawodnicy Salwy twierdzili po meczu, że nie było to najlepsze spotkanie w ich wykonaniu, to jednak mimo tego zaaplikowali rywalom 10 bramek, wygrali 10-3. No i tak jak powiedziałem, awansowali na pierwsze miejsce w tabeli. Stało się tak za sprawą niespodziewanego remisu drużyny Solart Developer. Rywalem Solartu było w tym tygodniu UPM Kymele. UPM do tej pory zanotował dwie przegrane. Przegrane jednobramkowe. Solart w tym spotkaniu może mieć pretensje tylko do siebie o to, że nie zwyciężył, zmarnował bowiem dwa rzuty karne. Mecz więc zakończył się remisem 4-4. Choć to spotkanie układało się po myśli zawodników Białych Strzech, którzy w pewnym momencie prowadzili już 2-0, potem także 3-1. Remis 4-4 cieszy przede wszystkim UPM, a także Salwę, Paragon czy KPPN, czyli rywali Solartu do miejsc medalowych. UPM Kymele rozegrało także drugie spotkanie i w drugim spotkaniu także miało powody do zadowolenia. Znakomity początek starcia z Meteorem dał dwubramkowe prowadzenie i to prowadzenie ustawiło przebieg spotkania. Co prawda w pierwszej połowie Meteor trafił do bramki rywala, trafił po bardzo ładnym uderzeniu, natomiast nie był w stanie odwrócić niekorzystnego biegu wydarzeń. W drugiej połowie także UPM strzeliło 3 gole, tracąc jedną bramkę i ostatecznie wygrało 6-2, notując tym samym pierwsze w sezonie zwycięstwo. Oto komplet wyników ligi C4. Na uwagę zasługuje remis Solartu z UPM Kymele, a także dwa pozostałe remisy, KPPN Paragon 2-2 i Los Piwones Husaria 3-3, a więc trzy mecze zakończone remisami. W tabeli na czele Salwa powraca na pozycję lidera. Na drugim miejscu Paragon, na trzecim w dobrej dyspozycji KPPN. Solart spada z pierwszego na czwarte miejsce. I przed nami szóstka tygodnia. Graczem tygodnia zostaje Krzysztof Podmokły z Etanola United, autor trzech bramek i trzech asyst w spotkaniu z Diabłami Tasmańskimi. W pierwszym spotkaniu Ligi C5, przeżywająca na początku sezonu spore problemy kadrowe Korupcja, mierzyła się z FCT. Korupcja musiała skorzystać w tym spotkaniu z rezerwowej opcji na bramce. Stanął tam kontuzjowany zawodnik z pola. W tej sytuacji ciężko było walczyć o korzystny wynik w starciu z FCT, ale mimo to Korupcja zanotowała w tym starciu aż 6 trafień. FCT było co prawda skuteczniejsze, więc zanotowało drugie w sezonie zwycięstwo, tym razem w stosunku 10-6. Ciekawie zapowiadało się spotkanie pomiędzy 34 i Willo FC. Obie te drużyny przed tym spotkaniem miały komplet punktów, z tym, że 34 wygrało 4 razy, a Willo tylko 2. Spotkanie w pierwszej połowie było dość wyrównane. Wystarczy powiedzieć, że w pewnym momencie to Willo nawet prowadziło, natomiast to, co działo się po przerwie, to już dominacja zespołu 34. Zawodnicy w Białych Strojach łącznie strzelili 13 goli i wygrali ostatecznie 13-3, potwierdzając tym samym, że są głównym i chyba w tym momencie jedynym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Ligi C5. We wtorek pierwsze powody do zadowolenia mieli gracze East TV Sport. Rywalem byli Rzezimieszki i Łobuzy. Na początku spotkania East TV objęło prowadzenie, natomiast Rzezimieszki i Łobuzy dwukrotnie doprowadzało do remisu. W końcówce jednak pierwszej połowy East TV odskoczyło rywalom na dystans 3 goli. To okazało się
dystans już dla Rzezimieszków nie do odrobienia. W drugiej części gry Istiwi dołożyło jeszcze 2 gole. Rzezimieszki odpowiedziały jednym trafieniem, więc zawodnicy Istiwi Sport wygrali pierwszy raz w sezonie, tym razem zdobywając 7 goli, tracąc 3 bramki i awansowali o jedną pozycję w tabeli z 6 na 5 pozycję. We wtorek drugi mecz w 6 tygodniu rozgrywek rozgrywało Willo FC. Po porażce z 34 rywalem tej drużyny było Valpociano. Valpociano po tym, jak w pierwszym spotkaniu sezonu wysoko legło drużynie 34, tym odniosło 2 kolejne zwycięstwo i było też faworytem starcia z Willo. Potwierdziło się to już na początku w meczu. Valpociano w drugiej minucie objął prowadzenie. Potem także na przerwę schodziło z przewagą 1 gola, a w drugiej połowie wypracowało sobie już 2 bramki przewagi. Willo co prawda starało się gonić wynik. W pewnym momencie ponownie złapało kontakt, ale ostatecznie po 3 punkty sięgnęła drużyna Valpociano, która wygrała 4-3. Dzięki tej wygranej awansowała na drugie miejsce w tabeli. Do 34 traci jednak 6 punktów, ale też z drugiej strony ma jeden mecz rozegrany mniej. Oto komplet wyników. Pierwsze zwycięstwo w sezonie ISTV, kolejne, 5 już drużyny 34. W tabeli na czele 34 z kompletem 15 punktów, na drugim miejscu Valpociano, na trzecim FCT, na ostatnim Korupcja z ujemnym punktem. I 6 tygodnia. Oraz kolejny na największe słowa uznania zasłużył gracz 34 Emil Nowak, który tym razem 6 razy pokonał bramkarza rywala. Michał, po tym jak walczyliście w minionym sezonie, ja myślałem, żeby jednak będziecie w górnej połowce tabeli, a tutaj takie zespoły jak KPPN, świetnie, świetnie gra, Paragon, z którym tak mocno walczyliście w zeszłym sezonie, też w czubie tabeli, Salwa, świetny zespół, który właśnie dołączył do drużyny. Czy jakieś wyniki w minionym tygodniu cię zaskoczyły może? Czy to jednak wygrywali faworyci? Na pewno wynik Solartu z UP... MKMN-e, ten remis, tak, prawda? Tak, ten remis 4-4. No jak te wyniki pokazywały, że tam były wyniki 2-1 zazwyczaj, oprócz tam z Diabłami 6-2. Zaskoczyło mnie to dosyć sporo, bo z Solartem jak graliśmy, to pamiętam, że oni dosyć poukładaną piłkę przeciw nam przedstawiali i tak to też... dla mnie był faworyt w ogóle do wygrania tej ligi, no bo oni dobrze się bronili, a jak trzeba było zaatakować, to atakowali i strzelali tą bramkę. Ten mecz pomiędzy wami to też był taki mecz zacięty, prawda? Długo otrzymywał się remis, no i w końcówce niestety dla nich zwycięskie bramki, więc uważasz, że to jest mocny zespół, tak? Według mnie mocny i będzie się liczyć i według mnie on awansuje. No a wasza pozycja w tabeli, no bo to jednak trzeba szukać tam gdzieś na dole tej Husarii, a jak to powinno być według ciebie? No ja miałem nadzieję i reszta zespołu też miała, że będziemy jednak walczyć o ten awans w tym roku. W poprzednim sezonie ciężko było, no bo Finezini jednak zdeklasowali nas w obu meczach. Z Elektroluxem tak nieszczęśliwie dosyć, te dwa wyniki, a w tym sezonie no liczyliśmy na to, że awansujemy, ale no niestety trzeba będzie odłożyć to na przyszły sezon, no a teraz powalczyć o ten środek tabeli i z każdym meczem grać te 3 punkty. Jednak ten środek tabeli, nie patrzycie tam i że nie dopuszczacie do siebie myśli, że w ogóle mógł być spadek. Nie, no nie dopuszczamy tego, to jest dla nas rzecz niepojęta. Nie życzymy nikomu spadku z naszej ligi oczywiście, ale... Ale żeby to nie była Husaria. No, żeby to nie była Husaria, chociaż na razie to zbyt dobrze nie wygląda. Do rozmowy z Michałem wrócimy za chwilę, a teraz zapraszamy na cykl programów w magazynie FLS Weekend o drużynie z... No zaczęliśmy od Red Boxa, właściwie z 5-6 lat temu. Wtedy startowaliśmy jako Twoja Sara, zebraliśmy drużynę ludzi, która część była znajomych ze studiów, część znajoma znajomych, część znajomi jeszcze z czasów liceum z Katowic. No i najpierw przez Red Boxa, przez Twoją starą, później było 14 porażek w Red Boxie. No i teraz mamy rezerwy klubu Kokosa już w obecnej lidze w FLS-ie. Trochę żałuję, że dołączyliśmy do Was w drugim sezonie, jak byliśmy w lidze B.
tak byśmy wystartowali z Ligi A, może byłby jakiś większy sukces, tak? Mielibyśmy więcej lig do spadania niżej. Pamiętam, nie wiem, gdzieś w szóstej klasie szkoły podstawowej byliśmy na takim turnieju koszykówki, gdzie wybraliśmy strasznie poważną nazwę, nazwaliśmy się Pociski, a wszystkie drużyny w koło miały takie właśnie z jajem nazwy, nie wiem, aerodynamiki, jak aerodynamika nocnika, albo... No i wtedy wymyśliłem, że jednak lepiej jest mieć trochę dystansu do nazwy, bo nie jesteśmy mistrzami świata w piłkę nożną i lepiej podchodzić do tego z dystansem. Dlatego nasze nazwy powstawały przy spotkaniach przy piwie, no i są takie, jakie są. Ja jestem też bardzo zadowolony z tych nazw i myślę, że dodają folkloru naszej drużynie. Może nie powinienem o tym mówić otwarcie, ale jestem z Katowic, barwy mamy żółto-czarne, tak jak drużyna z Katowic, także jakby to jest geneza kolorów zespołu. Tak, założycielem drużyny, kapitanem, kierownikiem, jakkolwiek. To znaczy, tak naprawdę każda osoba u nas w drużynie, jak brakuje nam ludzi, teraz mieliśmy duże zmiany, stara się dorzucić kilka nowych osób. Także nie jest tak, że ja decyduję o tym, kto przychodzi, kto nie przychodzi, natomiast no dużo osób przychodziło faktycznie jako moi znajomi. W każdym meczu mówimy sobie, że stajemy z tyłu i gramy głęboko i gramy z kontry. W każdym meczu nam to nie wychodzi, także możemy mówić, że to jest nasz styl. Myślę, że kolektyw. Mieliśmy w tym roku, zorganizowaliśmy sobie pierwsze zgrupowanie w historii zespołu. Chcieliśmy to zrobić w stylu Piechniczka albo Strzelała, czyli biegać po lesie i pić wódkę. Niestety udało nam się tylko pić wódkę, także... Ale myślę, że jesteśmy właśnie zgrani ze zespołem. Nie ma u nas wzajemnych pretensji w czasie meczu i robimy to, żeby się bawić i chyba generalnie o to chodzi. Chyba jakoś w grze, no. Z sezonu na sezon jest nam coraz trudniej zdobywać kolejne punkty. Jesteśmy coraz starsi, brzuchy coraz większe i wydaje się, że punktowanie jest naszą słabszą stroną. Mam nadzieję, że to się zmieni. W FLS-ie udało nam się utrzymać w Lidze B przez jeden sezon, tak? To jest jakiś sukces. W zeszłym roku udało nam się utrzymać w Lidze C. Nie zrobiliście Ligi D, także trochę nam pomogliście. No natomiast największy sukces był jeszcze w Redboxie, tak? Jeszcze w czasach drużyny twoja stara, gdzie udało nam się znaleźć drugie miejsce. Było blisko, żeby wygrać nawet ligę, no ale to bardzo zamieszkłe czasy. Właśnie to w szczególności te mecze w twojej starej, tak? No bo to były, wtedy robiliśmy wyniki, tak? To pamiętam, że graliśmy z Niehandlowanymi Diamentami jeszcze w Redboxie. To był taki mecz o mistrzostwo. Chłopaki przyszli w pięciu, czyli mieli niepełny skład, a i tak nas ograli, także to nie możemy sobie wybaczyć, że ten mecz wtedy przegraliśmy. No a tutaj w FLS-ie często zdarzało nam się przegrywać 20 bramkami, to niemiło wspominamy raczej te mecze. No ale z tego, co się orientowaliśmy, są to drużyny złożone z chłopaków tutaj z jakichś lig A-klas, B-klas, czy nie wiem, czy nawet lig okręgowych, no jest to trochę nie nasz poziom. Ale z drugiej strony to przyjemne. Ostatnio graliśmy z Robertem Dąbrowskim i w drugi raz przegraliśmy z jego drużyną, no ale to przyjemne zagrać w ramię z kimś, kto gra w reprezentacji Polski, tak? Gdzie moim największym sukcesem jest 20 meczów w C-klasie, bo jest fajna sprawa, nawet jeżeli wysoko się przegrywa. Dobrze wspominam ten mecz, tak. Wtedy byliśmy blisko dobrego wyniku i jakoś w końcówce zresztą no, chyba odskoczyli wtedy na 2-3 bramki. No i przegraliśmy, ale tak, ale fajnie było, no. Jeżeli chodzi o drużynę, chcielibyśmy się utrzymać w Lidze C. Widziałem, że tam chyba 4-5 drużyn będzie spadało z każdej ligi, także no byłoby to dla nas, jest to dla nas pewnym celem, żeby się utrzymać znowu. A indywidualnie mam taki plan, żeby przed 30 strzelić 100 goli w ligach. Mam już nazbierane prawie 90, mam 3 rundy, żeby to zrealizować, mam nadzieję, że się uda. Michał, chciałbym zapytać się o rolę kapitana. W tym sezonie to chyba nie zdarza się, pierwszy raz jest w futbolu, że połowę sezonu jesteś ty kapitanem, a połowę sezonu Wojtek Szkutnik. Z czego to wynika? No w tamtym sezonie, od początku opowiem, w tamtym sezonie Wojtek właściwie się zajął organizacją i przygotowaniem do zgłoszenia do waszej ligi. No i zajmował się większością spraw związanych z naszą drużyną. No i on był prawowitym kapitanem. A to, że się na nieszczęście złożyło, że został kontuzji, no to ktoś musiał go zastąpić. No i wyszło na mnie. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo mimo wszystko lubię trochę pokrzyczeć na boisku, podrygować, zmobilizować zawodników.
To też jest taka funkcja nobilitująca, prawda? No pewnie, no pewnie. Nie każdy może być kapitanem. No pewnie, zgadzam się z tym. No i w tym sezonie już podzieliliśmy, Wojtek doszedł do siebie, z tego się bardzo cieszymy. No i gramy po połowie spotkań. No. Zobaczymy jak to będzie. Przed nami drużyna tygodnia, w tym tygodniu dwie bardzo ciekawe drużyny i dwie, które naprawdę sprawiły niespodzianki. Posłuchajcie, o kim będzie mówił Wojtek Zięba i Jacek Grabski. Witamy serdecznie w rubryce Drużyna Tygodnia, jest ze mną Wojtek. Witam. Tydzień jeszcze się nie zakończył, ale mamy już swoje typy. Moja drużyna sama wprosiła się do naszej rubryki. Jest to drużyna FC po 40. Nie tylko wynik był bardzo dobry. Patrząc od tyłu, bramkarz Morajda uwijał się jak w ukropie, jak zwykle. Starał się nie dopuścić do utraty bramki. Tym razem wturowali mu obrońcy, którzy postarali się i również nieustępliwie w walka do samego końca starali się jak najmniej problemów przysporzyć swojemu bramkarzowi. No i wreszcie błysnęli napastnicy, 16-letni Przesławski, który zdobył bramkę otwierającą wynik spotkania, oraz zawodnik Paweł Łoszek, który szczęśliwie wyprowadził ponownie drużynę FC po 40. Pięknym strzałem umieścił piłeczkę w okienku. Wyprowadził ponownie FC po 40 na prowadzenie 2-1, dalej to już popis Przesławskiego, dwie bramki i FC po 40 zwycięża pierwsze spotkanie w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że nie jest to ostatnie zwycięstwo, ponieważ w ubiegłych sezonach FC po 40 licznik zatrzymywał się zawsze na jednym zwycięstwie. Życzymy powodzenia. Wojtku, twój typ? Przede wszystkim jeszcze trzeba wspomnieć o wybuchu radości, o szalej radości po spotkaniu. Myślę, że to warto takie chwile w FLS-ie oglądać, warto po to właśnie grać, żeby chociaż taki jeden w sezonie wybuch radości mieć. Natomiast mój typ no to jest drużyna Cinema City, mecz ze Spartanem, wiemy, że to jest mecz z podtekstami, kapitan Cinema City Paweł Bojanowicz grał kiedyś w Spartanie, no i teraz odnieśli oni pierwsze zwycięstwo, to co nie udało się tydzień wcześniej z Linpeszyn, remis, teraz w końcu zwycięstwo, defensywna taktyka przyniosła skutek, szybkie kontry i zwycięstwo 2-1. Po bardzo naprawdę dobrym meczu, właśnie jeśli chodzi przede wszystkim o defensywne unastawienie i no, przynosi to skutek, tak? Ja też jestem zwolennikiem właśnie defensywnej taktyki, tak więc gratuluję zawodnikom Cinema City, a więc FC po 40 Cinema City to drużyny tygodnia, 6 tygodnia rozgrywek. Dziękujemy, żegnamy się z Państwem z boiska KS Nadwiślan. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Michał, jako nieliczna drużyna, albo nawet jedyna, macie własnego fotografa na meczach. Jest nim Wojtek Stuczko, czy Wojtek zajmuje się fotografią na co dzień, czy po prostu tak wam kibicuje i dlatego robi te zdjęcia? Tak, jest zawodowym fotografem, właśnie niedawno ukończył szkołę pod tym kierunkiem. No i jako nasz przyjaciel robi nam zdjęcia, to jest dla niego też dobra sprawa, bo może później do portfolio jakieś dobre zdjęcia wrzucić i już być szczebel wyżej, nawet kilka szczebli na meczach na przykład Wisły czy Krakowi robi zdjęcia. Tak, Wojtek też jest w waszej kadrze. Ja pamiętam, że czy deszcz, czy śnieg, zawsze Wojtek jest obecny z drużyną i to chyba taki dobry duch też, prawda? Pewnie, potrafi. On zresztą jako jedyny widzi całe spotkanie z linii bocznej i potrafi nam później powiedzieć, co robiliśmy źle, co dobrze, jak się lepiej zachować. O te pełne spotkanie jeszcze cię zapytam, bo zbieracie od nas wszystkie materiały, prawda? Zapisy całych meczów. I teraz mam pytanie, czy to jest przedmiotem waszej analizy, jak grać lepiej w następnych meczach? Czy po prostu w pewnym momencie sezonu spotykacie się gdzieś na jakiejś domówce i po prostu analizujecie, śmiejecie się i wspominacie te mecze? Szczerze powiem, to dlatego zbieramy, bo ja jestem takim fanem i lubię zbierać wszystkie materiały odnośnie swojej drużyny i to jest tak fajnie sobie zobaczyć za kilkanaście lat, jak graliśmy i mieć te w archiwum, ale też oczywiście w miarę możliwości wszyscy oglądają, ściągają i oceniają swój występ. No ja domagam się tego, żeby każdy to zobaczył, jakie błędy popełni, żeby tego następnym razem nie popełnić. Jak jest z tą skutecznością? Oglądają te filmy? No mam nadzieję, że tak. No nie wszyscy mi to mówią. Albo mówią, że tak, a później co innego wychodzi. W sumie tak szczerze to nie pytałem ich dokładnie, ale to już... Zaufanie w drużynie. Tak, to już każdy to już według swojego sumienia będzie później oceniał, czy oglądał, czy nie. W tym momencie magazynu FLS Weekend przyszła pora na kontrowersje, tak więc zapraszamy do studia, łączymy się z Wojtkiem. Witam w kontrowersjach po 6 tygodniu rozgrywek.
Zaczynamy od meczu Easy Sank Team. Tutaj mamy trzy sytuacje wybrane. Pierwsza z nich to niepodyktowany rzut karny dla Sank Teamu. Pytanie, czy zawodnik w pasiastej koszulce był faulowany przez gracza Easy'su. Zawodnik upada, potem jeszcze jego kolega oddaje strzał, natomiast sędzia nie przerwał tutaj gry. Wydaje mi się, że chyba jednak kontakt zawodnika Easy'su z graczem Sank Teamu był i chyba w tej sytuacji należało podyktować rzut karny. Też pytanie, czy sędzia nie puścił jakoś w ten sposób gry, że po prostu Dai była bardzo dobra okazja do zdobycia gola i jeśli nie przerwał za pierwszym razem, no to już potem kazał grać dalej. Natomiast tutaj myślę, że można było odgwizdać rzut karny. Druga sytuacja z tego meczu to wślizg w polu karnym zawodnika Easy'su. I tutaj kontrowersja polega na tym, że sędzia początkowo podyktował rzut karny, natomiast potem z tej sytuacji, z tej decyzji się wycofał i wycofał też piłkę na linię pola karnego i ostatecznie suma summarum decyzja słuszna, bo jak widzimy wślizg nie był faulem, tylko po prostu należało właśnie podyktować rzut wolny z linii pola karnego i ostatecznie sędzia tutaj podjął dobrą decyzję, aczkolwiek pewnie trochę nerwów początkowo było, gdy wskazał na rzut karny, ale na szczęście z tej decyzji się wycofał. I ostatnia sytuacja z tego meczu to już końcówka spotkania i żółta kartka dla zawodnika Easy'su za wślizg w ofensywie, czyli próbował tutaj skierować piłkę do bramki. Zrobił wślizg, w pobliżu był bramkarz, no i sędzia uznał to za na tyle niebezpieczne zagranie, że pokazał żółtą kartkę. Moim zdaniem kartki można było nie pokazywać. Natomiast z ławki słychać głosy graczy Sank Teamu, że to już któryś raz taki wślizg był wykonywany, więc być może sędzia pokazał tą kartkę właśnie ze względu na dużą liczbę wślizgów czy przewinień ogólnie, że biorąc graczy Easy'su. No tutaj trzeba byłoby zanalizować, że tak powiem, jakby cały mecz rzeczywiście tych przewinień było na tyle, że sędzia może po prostu za dużą liczbę tych przewinień po prostu w końcu pokazał kartkę. Jeśli tak było, no to tutaj nie można mieć pretensji, natomiast za sam faul, za samo to przewinienie ja bym kartki nie dawał. Kolejny mecz to Teglas CA Sharks i sytuacja, po której CA zdobywa bramkę na 3-1. Pytanie, czy wcześniej Sławomir Żak nie odpychał gracza Teglasu, czy ta gra ciałem, czy była dozwolona. Moim zdaniem tutaj za bardzo ręce pracują i jeśli zobaczymy, to najpierw ręka nie blokuje, a nie tyle jest to gra bark, no i też ta ręka jednak odpycha zawodnika z Teglasu, więc moim zdaniem tutaj sędzia powinien przerwać grę. Natomiast na kamerze to jest dobrze widoczne, trzeba pamiętać, że sędzia jednak był ustawiony z drugiej strony i być może on tego nie widział i po prostu stąd uznał, że ta gra była czysta, natomiast no, nie ulega wątpliwości dla mnie, że tutaj jednak był faul i pracowały ręce, a nie była to gra w bark. Teraz dwie sytuacje z meczu UPM Solart. Zaczynamy od rzutu karnego dla drużyny UPM Kymene. Zawodnicy Solartu twierdzą, że rzutu karnego być nie powinno. No i tu jest znowu taka trochę stykowa sytuacja, bo piłka niby jest w zasięgu obrońcy, natomiast moim zdaniem chyba w tą piłkę nie trafia i jednak kontakt między nogą obrońcy a nogą napastnika jest i moim zdaniem to właśnie ten kontakt powoduje, że zawodnik UPM upada i nie może ostatecznie oddać strzału, więc tutaj moim zdaniem decyzja o przyznaniu rzutu karnego dla UPM-u była słuszna. Natomiast druga sytuacja to jest sytuacja z końcówki meczu i zagranie piłki ręką w polu karnym gracza UPM-u i tutaj moim zdaniem sędzia popełnił błąd, bo z gry nie przerwał. No a zagranie ręką jednak było i trzeba powiedzieć, że piłka leciała dosyć długo. Fakt, że murawa była śliska, natomiast to zawodnik powinien się spodziewać, że taki kozioł może przyspieszyć trochę od piłki. No i ta ręka też niezbyt naturalnie ułożona, dosyć daleko od ciała, także moim zdaniem tutaj sędzia powinien grę przerwać i podyktować rzut karny dla Solar Developer. Tak więc tutaj błąd sędziego w tej sytuacji. I ostatnia sytuacja to mecz Czyżyny-Płaszów. Pytanie, czy Dariusz Tarnopolski w polu karnym nie był faulowany przez zawodnika Płaszowa. Jak zobaczymy na materiale wideo, zawodnik Czyżyn zagrywa sobie piłkę,
No i chyba jednak jest faulowany. Lewa noga obrońcy jest wystawiona w kierunku zawodnika Czyżyn. No i to właśnie podstawienie nogi powoduje upadek i to, że nie mógł sobie zawodnik Czyżyn do tej zagranej przez siebie piłki dojść. Także w tej sytuacji moim zdaniem sędzia powinien podyktować rzut karny. Tego nie zrobił, więc jak dla mnie popełnił błąd. To wszystkie sytuacje w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Michał, zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie za przybycie. Tradycją tego programu jest, że pod koniec mówimy o życzeniach, o planach na przyszłość mojego gościa i drużyny, którą reprezentuję. Więc tak jak mówiłeś wcześniej, chciałbyś, żeby ta Husaria zajęła środek tabeli, no i w następnym sezonie, żeby powalczyć, tak? To w takim razie, czy potrzebujecie jakichś transferów? Czy ten sezon ma być po prostu poświęcony na to, żeby się zgrać i zagrać tym całym składem na wiosnę 2014? Czy jednak będziecie szukać tych wzmocnień? Masz dużo racji, co ty powiedziałeś, jeśli chodzi o zgranie, bo to jest najważniejsza rzecz, trzeba po prostu więcej treningu, bo tak to jest no, tragedia z tym ostatnio. No, na szczęście nam się udaje jakoś tam jeden sparring w tygodniu, czy jeden trening zorganizować, no ale przede wszystkim zgranie. Jeśli się zgramy, będziemy wiedzieć, jak kto gra, gdzie się ustaje na boisku, zagrywać do kogoś w ciemno, wtedy będzie lepiej. Oczywiście jeśli jakiś zawodnik zgłosi lepszy od nas w kadrze, no to oczywiście spełni wasze wymagania finansowe, to będzie można go dołączyć do drużyny. No pewnie, a przede wszystkim jeszcze ważne zdrowie, bo bez zdrowia to nic nie osiągniemy. Tego wam życzę, dziękuję serdecznie. Dziękuję za przybycie. Bardzo Pozdrawiamy Wojciecha, który jest z nami obecny. To wszystko w tym programie, do zobaczenia za tydzień.